Maintenant, ils ont tous sa mort. Thank you.
que tu Toño. Spokojnie, spokojnie. Szukają mnie. Każdy taki punkt to osobna historia.
Mam już pełno. Powinnam była zabrać wózek. Thank you.
Przyspieszona droga na dół. Punkt obserwacyjny. Ciekawe, co mi pokaże tym razem. Na pewno się przyda. Diabli smutek. Straszny widok, co? Nie zastanawiasz się czasem, jak wyglądał, gdy żyli tu przedwieczni? Nie jesteś jak inni, Nora. Podobno tak. Dowódczyni, nasi zwiadowcy znaleźli obozy wroga w ruinach. Strzegą dojścia do pierścienia. Więc najpierw zaatakujemy obozy. Trzeba ich uciszyć. Zgoda. Zniszczymy obozy, a wróg w pierścieniu nawet nie zauważy naszego nadejścia. Załatwię alarmy. Wyślemy wojowników do obozów, aby czekali. Co zaczniesz, pomogą dokończyć. To nie było ostrzeżenie. Towarzystwo! Ziemię!
coś się rusza. Poszła tam. Tam coś... Po wszystkim. Nie ma ich tam. Wszyscy jesteśmy wojownikami. Mamy to, co trzeba. No to zaczynamy. Ruch, dziewczyna! Myślałem, że już go ma. Obozy nie stanowią już problemu. Teraz do pierścienia metalu.
Wysokie mury stanowią świetną ochronę. Najpierw musimy na nie wejść. Pod ogniem, jeśli nas dostrzegą. Mam inny pomysł. Ich baza ma słaby punkt. Pójdę tam sama i go wykorzystam. Jeśli mi się uda, dziura będzie na tyle wielka, że bez trudu przejdzie tamtędy wasz oddział. To może się udać, ale ja pójdę z tobą. Prawdziwa dowódczyni winna być wdzięczna za dwie strzały tak skore do lotu. Varl, ruszaj z nią jako jej włócznia, ale bądź czujny. Tak, dowódczyni. Będę. Ruszaj. Czekamy na twój sygnał. Masz chyba jakiś plan, prawda? Szedłeś za mną cały czas, nawet do ruin. Myślałam, że mi ufasz. Tak, ale skąd wiesz, że ich baza ma słaby punkt? Cierpliwości, Varl. Wkrótce się dowiesz. Daj rękę. Bierz tego z prawej. Przejmujcie się mną. To nikt z naszych. Kontakt! No! Tego z lewej. No chodźcie no tu! Ona już tu jest! Tam. Widzisz ten kryty schron? Widzisz te skaziciele? Skup się, Varl. Schron jest pełny płomienia. Mają cały zapas. Jak go podpalę, wybuch powinien zniszczyć skaziciele i wybić w murze dziurę. Przez którą zaatakują Nora. Ale stąd nie sięgnę. Musimy podejść bliżej. Ja podejdę bliżej. Ty wracaj, przedstaw Sonie plan i poprowadź ich na tę stronę muru. Tak zrobię. A kiedy mur runie, pobiegnę jako pierwszy. Najwyższy czas zabrać się do roboty. Jeśli zrobię to cicho, będzie znacznie łatwiej. Zobaczyli mnie. Muszę się szybko dostać do płomienia. Ten komór, ruszy. Stąd powinnam trafić w ten płomień.
cię chroni! Wszechmatko, oto nasze zwycięstwo. Spłaciliśmy dług krwi. Zapamiętajcie ten dzień, Nora. Z twych ust do uszu bogini. Tak, zapamiętajcie. Przygotować się do wymarszu. Włócznie i strzały zostawcie w ciałach zabitych wrogów. Są skażone, tak jak te ruiny. To koniec. Nie będą mogli już nikogo skrzywdzić. Zabójcy, skażenie, to tajemnica, którą chcę rozwikłać. Idę, gdzie prowadzi ślad. Nie wracasz z nami, prawda? Nie wydaje mi się. Cieszę się, że osiągnąłeś to, co chciałeś, Varl, ale ja nie. Jeszcze. Słuchaj, wiem, że musisz iść. Przecież jesteś poszukującą. Ale kiedy znowu do nas trafisz... To co? Chciałbym cię zobaczyć, no wiesz. Zapewne przegrupujemy się w koronie matki. Spotkamy się tam. Być może. Do zobaczenia. Jesteś dobrą wojowniczką. Rost dobrze cię uczył. Znałaś go? Dawno temu. Ale wiem, że był dobrym człowiekiem. Dlaczego został wygnany? Co takiego zrobił? Niestety nie wiem. Chyba tylko arcymatrony znają odpowiedź. Tak, słyszałam. Cóż, powinnam już iść. Dziękuję, Aloy. Niech Wszechmatka ci błogosławi, gdziekolwiek zajdziesz.